Adrian, to ty dzisiaj zdobyłeś tą bramkę, która dała nam to upragnione zwycięstwo nad Zagłębiem Sosnowiec. Pierwsze pytanie będzie z serii bardzo trudnych. Strzelałeś czy dośrodkowałeś? No tutaj z takiej pozycji to tylko i wyłącznie wrzutka. No ciężko, żebym tu teraz mówił o szale, ale wrzutka była na tyle dobra, precyzyjna, że ani bramkarz, ani obrońcy rywali nie wiedzieli, co z nią zrobić. Także no akurat wpadł w boczną siatkę, także cieszę się bardzo, że mogę pomóc drużynie. Adi trener Jacek Paszulewicz zwraca uwagę na to, że piłka nożna to jest gra błędów i wygrywa ta drużyna, która tych błędów popełniła mniej. Ale powiedz mi, jak ty ocenisz to spotkanie z Zagłębiem? No, na pewno zgodzę się z trenerem. No, tutaj masę dzisiaj błędów z jednej i z drugiej strony było, ale przy naszych błędach to rywal gdzieś tam nie stwarzał sobie aż tyle sytuacji. Gdzieś tam potrafiliśmy to wszystko naprawić, ale jak my przejmowaliśmy, no to naprawdę gdzieś tam się kotłowało pod bramką rywali, czy to wrzutki, gdzieś tam niecelne strzały, a w końcu gdzieś po jednej z takich strat padła też bramka. Powiedz mi, jak rozpoczynaliście ten mecz, taka ładna oprawa tam wjechała, kibice naprawdę ryknęli z tych gardeł. Przyjemnie się chyba gra przy takiej publiczności. No na pewno, no myślę, że każdy zawodnik, nie tylko w Gieksie, ale wszędzie. Myślę, że na polskich stadionach trzeba wpuszczać jak najwięcej kibiców. Na pewno oprawa, same widowisko, to tylko cieszy. Myślę, że przy publiczności, która dzisiaj była, tylko jest przyjemnie grać. A tak jak powiedziałem, no takie zakazy, wiadomo o czym mówię, także nie powinny mieć miejsca, a powinno przyjść jak najwięcej ludzi na stadionie i oglądać super widowiska. Po takim meczu to chyba przyjemnie jest usiąść do tego stołu z rodziną i świętować tą Wielkanoc, tą Wielką Sobotę, bo dzisiaj to jest faktycznie Wielka Sobota. No tak, no jeszcze mnie czeka, wiesz, troszkę kilometrów do domu przejechania, ale na pewno z uśmiechem na twarzy będę jechał i jeszcze w poniedziałek zaliczę mecz w Lubinie, także będę trzymał kciuki też za kolegów. No i cóż, na pewno święta z rodziną, wiadomo, teraz troszkę na odległość, ale po to się też jedzie na te święta, żeby z nimi spędzić czas. No właśnie, i ostatnie pytanie, powiedz mi, jak Adrian Błąd spędza święta wielkanocne? No to tak chyba tradycyjnie jak wszyscy, no w gronie rodziny, wiadomo, rodzice, babcia, dziadek, no wszyscy najbliżsi tak naprawdę przy jednym stole. No co tu więcej powiedzieć, myślę, że tradycyjnie jak każdy inny. Kupiłeś żonie już prezent? Nie. Dzięki wielkie i powodzenia. Trzymaj się. Zabiję mnie za to. Cześć.